oczach mają wypisane follow, follow me to me. Nie jeden sponsor poleci na toksyczne tipsy, na wielkie klipsy, by po kolacji dzielić klapsy. Misja raczej doggy style, nie trzeba ponaglać. Misją dotrzeć dalej niż teleskop Hubble'a. Masz cztery kółka na resoriach, pociąg do szatra. Masz cztery kółka, torbę zioła, nie trzeba ponaglać. Deszcz przechwycony sztuką włosy zmoczył, skręcił wiatr wysuszył, potargał, rozochocił wszystkich. Was przeniknął wnętrzność, rozpłynął we krwi. Jarała je silnika moc i opon piski. Folika z czarnej paczki na widowów odbijała światło. Maurice La Croix dodawał pewności na ręku. Nabijka na dziesiątym piętrze W70. Płynęła wartko z akompaniamentem lekkich dźwięków. Mieszkały we dwie, kopciły lolki na potęgę. Nie mogły narzekać na brak rozrywek w mieście. Stale bywały na miejscowej dyskotece czerstwej. Żyły bardzo, 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 bardzo intensywnie. W mieście był przelotem, miał za ojca dobić targu. Jak wszystko się powiedzie, będzie mógł zostać w zegarku. Będzie mógł zatrzymać auto gratis, dostanie też lakier. Punktualnie musi być na miejscu, podpisać papier. Kontrahenci w biurowcu dawali w palnik do północy. Nasz turysta w trójkącie ekstazy wziął czynny udział. Wszyscy wyżej wymienieni poszli na stereo w nosy, a myślami już byli hen na gorących Bermuda. Te dwie z przystanku wyhaczone wzięły go pod natrysk. Zaciągnęły zasłonę, bo tak to więcej bym opisał. Słychać było tylko głośne naprzemienne. A kiedy kładli się do łóżka, zaczynało świtać. Kontrahenci obudzili się na kacu gigancie. Za 10 minut miał do nich dotrzeć syn potentata. Pod 270 zebrała się gapy w chmara. Koroner zasunął worek, umowa zerwana. Sytuacja go przerosła, przedłożył relaks nad interes. To była sprawa prestiżu, bo szelest miał. Omamiony przez kobiety, co chciał to dostał. A najczęściej w życiu wszystko bez pytania brał. Aston Martin, nieopodal krwi plama. Za krwawy szmal nabyty miał na siebie zarabiać. Pierwsza misja chłopaczka okazała się fiaskiem. Kogo winić, jego alko, dragi, jedną z drugą laskę? Był ktoś spoza i śledził każdy ruch jak GPS. Zlecenie, nie pokazuj się jak nie zabijesz. Nie był sam, te dwie z przystanku zduszone we śnie. A kierowca wyrzucony z balkonu bez szelest. Początek wojny o przejęcie wpływów w łonie ofiary. Przypadkowo winą też nafukane meliniary. Ojciec Stevie dowiaduje się o losie syna. Poprzysięga zemstę winowajców, szuka po rodzina. Ziemia kręci się dalej, na świecie w chuj takich historii. Od czarnych rozpaczy do euforii i na oczy.